Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bliwos, to kolejny odcinek z teorii pytań widzów na temat FNAF, więc już zaczynajmy. Te pierwsze pytanie od polski FNAF i polski Circus Babies FNAF Gaming TV. Bliwos, mam takie małe pytanie, dlaczego Circus Babies, Scrap Baby i Ednard znajdują się w Ultimate Custom Night, przecież Ednard jest zrobiony z Circus Baby, a Scrap Baby to też baby. Dwie baby w jednej grze to trochę dziwnie. Jeśli to pytanie cię dla ciebie jest za trudne, możesz spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego jeśli nie kupimy powszechna w Ultimate Custom Night, baby się na nas wkurzy, to dziwne wkurzać się o jakąś zabawkę. Co do pierwszej części pytania, to Ultimate Custom Night nie jest w ogóle kanoniczny i w tej właśnie grze występuje kilka takich przypadków, jak na przykład dwóch Williamów Aftonów, czyli Spinktrap i sam William Afton. Jest jeszcze kilka rodzajów mangly. Po prostu Scott podczas stworzenia Ultimate Custom Night nie skupiał się na czymś takiego, że występują dwa takie same animatroniki. To co się dzieje w samym gameplayu nie możemy łączyć z fabułą, tylko to co animatroniki do nas mówią, a same cutscenki mają nawiązanie też do samej fabuły FNAF. Ale jeśli chodzi o drugą część pytania, jeśli chodzi o pleczaki, jest to po prostu mechanika, którą Scott wprowadził w Ultimate Custom Night. Kolejne pytanie od Subremozuk. Blefox, czemu na planie Lefty'ego on jest nazwany Lefty? Pozdrawiam. Ja też się pozdrawiam i skrót Lefty jest skrótem od całej nazwy właśnie tego animatronika i mówi ona o tym, co ten animatronik miał robić, do jakich był celów stworzony, a był głównie stworzony do przetrzymywania marionetki. Kolejne pytanie od Entity303. Blefox, dlaczego w minigierkach we FNAF 3 Purple Guys jest tu 4 animatroniki, a w 5 minigierce jest 5 dusz dzieci? I to jest nawiązanie do tego, że dusza do Golden Freddy'ego wywrzasnęła bez udziału marionetki i mogła w każdym momencie z niego wyjść. I właśnie w 5 minigierce sterujemy prawdopodobnie duszą, która nawiedziła Golden Freddy'ego. Dlatego jest właśnie wtedy 5 dusz. Kolejne pytanie od Kaspra Gajewskiego. Dlaczego Foxy we FNAF 1 nas nie zabija? Gdyby nas nie zabijał, gra by się nam nie kończyła po jego jumpscare'ze. Niech niektóre osoby przyjmą to w końcu do serca, że Foxy nie jest wcale aż taki łagodny. Kolejne pytanie od Igora. Mówiłeś, że gdy animatroniki się ruszają, wywołują problemy z prądem. A jak Chica i Bonnie we FNAF 1 ruszają głowami, nie wywołują problemów? To, że ruszają głowami, to nie ma nic do właśnie ich ruszania się. To jest po prostu element gry, który ma za zadanie przerazić na chwilę gracza. Okej, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się już następny, więc na razie zobaczymy się. Cześć!